Neil Donald Walsh. W domu Boga, w życiu, które nigdy się nie kończy. Cudowne przesłanie miłości w ostatniej rozmowie z Bogiem. Rozdział 19. Stwórz w swoim umyśle obraz ładnego, okrągłego, soczystego, czerwonego jabłka. Nazwij to jabłko czasem, a jego wnętrze przestrzenią. Trudno mi myśleć o wnętrzu jabłka jako o przestrzeni, ponieważ jest tam tak dużo materii. Gdybyś zobaczył, ile materii jest w tym, co nazywasz przestrzenią kosmiczną, nie miałbyś żadnego problemu. Proporcjonalnie, cząsteczki tego wyimaginowanego jabłka są co najmniej tak daleko od siebie, jak stała materia kosmosu. Okej. Teraz wyobraź sobie, że jesteś nieskończenie małym mikrobem. Małym, ale bardzo żywym, poruszającym się przez tunel w tym jabłku. W tej przenośni ściany tunelu są korytarzami czasu. Wzdłuż korytarza znajdują się oznaczenia, które sprawiają, że każdy milimetr ściany różni się od innych. Czy możesz sobie wyobrazić ten tunel czasu z wieloma oznaczeniami? Tak, mam taki obraz. Dobrze. Teraz zauważ, że czas nie płynie, gdy poruszasz się przez ten tunel. Ty przechodzisz przez czas. O rany! Właśnie to dostrzegłem. Powiedziałeś to wcześniej, ale przed chwilą to dostrzegłem. Rany, obraz jest wart tysiąca słów. A jakie interesujące odwrócenie przedstawia ten obraz. To całkowite koncepcyjne odwrócenie. Zostań z tym. Dostrzegaj, że czas nigdzie się nie wybiera. Czas jest teraz. Na miejscu. Jest statyczny, stabilny, nieruchomy. Jest zawsze tam, gdzie jest. Gdziekolwiek jesteś w czasie, zawsze jest to teraz. To ty jesteś w podróży. Przemieszczasz się w czasie. Okej, mam to, trzymam ten obraz, poruszam się w czasie. Teraz wyobraź sobie, że ten mikrob, którego nazywamy tobą, jest częścią jabłka. Słucham? Wyobraź sobie, że jesteś maleńką częścią, atomem, jak wolisz, samego jabłka. I tak poruszałbyś się przez samego siebie, prawda? Tak, tak mi się wydaje. Przypuszczam, że tak. Jesteś atomem tego jabłka, częścią siebie, poruszającą się przez siebie. Można więc powiedzieć, że to jest jabłko atomu. Sprytne. Jesteś nieskończenie sprytny. Cóż, próbuję użyć obrazów i słów, które pomogą ci stworzyć niezatarty pomysł w twoim umyśle. Udało ci się to. Dobrze. A teraz podróżujesz od zewnętrznej do wewnętrznej części jabłka. Od najbardziej zewnętrznej części do najbardziej wewnętrznej części twojej jaźni. Możesz to sobie wyobrazić?
Tak. To jest twoja podróż przez życie. Oznaczenia na tunelu mówią ci, gdzie jesteś. Te oznaczenia są w rzeczywistości obrazami, a każdy z nich oznacza chwilę. Każda chwila jest jak płatek śniegu. Nie ma dwóch takich samych w całej wieczności. Gdy przechodzisz, patrzysz na obrazy, skupiasz się na nich i przechodzisz przez tunel w ten sposób, skupiając się na jednym obrazie po drugim. W końcu docierasz do środka jabłka. To był twój cel przez cały czas. Ta część podróży dobiegła końca. Czuję, że właśnie wtedy umieram. Czy właśnie wtedy umieram? To właśnie wtedy umierasz. Przeszedłeś przez świat fizyczny i dotarłeś do rdzenia tej sfery, która zawiera cały czas i przestrzeń. Znajdujesz się w martwym środku. Znowu sprytne. I pozostaję tam na zawsze, wtulony w ciepło rdzenia. Nie. Masz tam pewne doświadczenia. Niektóre z nich już opisałem, a więcej opiszę później. A następnie wyłaniasz się z niego i kierujesz w stronę przeciwnej, najbardziej zewnętrznej części kontinuum czasoprzestrzennego, drugiej strony kuli. Dotarłeś na drugą stronę. Druga strona. Oczywiście. Interesująca przenośnia. Dobra. A co jest po drugiej stronie? Inna rzeczywistość. Jak inna? Całkowicie inna. Tak odmienna, jakby jabłko zmieniło się w pomarańczę. To jest to, co nazwiemy światem duchowym. A porównywanie go do świata fizycznego byłoby... Nie mów mi, wiem, to byłoby jak porównywanie jabłek do pomarańczy. Widzisz? Zaczynam rozumieć twoje słowne i obrazkowe gierki. Dobrze, to dobrze. Baw się pomysłami, baw się nimi. Nigdy nie pozwól im stać się pracą. Baw się nimi i baw się życiem. I bawcie się ze sobą nawzajem. Nauczcie się dobrze grać. Wysłałem was do ogrodu bogów i zaoferowałem wam cały świat do zabawy. Zapewniłem wam cały świat, w którym możecie się bawić. Zapewniłem wystarczającą hojność, aby upewnić się, że wystarczy dla wszystkich. Nikt nie powinien głodować, a tym bardziej umierać z głodu. Nikt nie musi być bez ubrania, by się ogrzać, ani nikt nie powinien być bez schronienia przed burzą. Wystarczy dla każdego. Poza tym, nic nie jest potrzebne do dobrej gry. Nic więcej nie jest potrzebne, aby mieć wspaniałe doświadczenie tego, kim jesteś. Wyobrażałeś sobie, że jest tak wiele rzeczy, których potrzebujesz, aby być szczęśliwym, a może nawet przetrwać. Wymyśliłeś to wszystko. Gdy zbliżysz się do swojej śmierci, zdasz sobie sprawę, jak niewiele z tego ma znaczenie. Każda z tych rzeczy. W chwili odejścia z fizycznego życia będziesz wiedział, że walczyłeś o nic. I wtedy twoja długa walka dobiegnie końca.
Możesz osiągnąć tę świadomość w dowolnym momencie i zakończyć swoją walkę w dowolnym momencie. Ta możliwość i to doświadczenie nie są zarezerwowane tylko na moment śmierci. Jeśli przyjrzysz się uważnie, zobaczysz, że każdy dzień twojego życia jest pełen małych śmierci. Możesz wykorzystać każdą z nich jako platformę do uświadomienia sobie tego. Koniec rozdziału 19.